Najpierw zniewolenie i cierpienie, a potem zapomnienie i kłamstwa. Dziś walka o pamięć i prawdę. W Częstochowie rozpoczęły się zaduszki katyńskie. Uroczystość połączona jest z promocją książki Prawda i kłamstwo o Katyniu, a także finałem konkursu organizowanego od 10 lat przez eurodeputowaną Jadwigę Wiśniewską. Biorą w nim udział uczniowie szkół z województwa śląskiego. A w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie jest nasza reporterka Ewelina Lach. Witam cię serdecznie. Ewelino, powiedz, jak dużym zainteresowaniem cieszył się koncert i jak przebiegać będą zaduszki? Dzień dobry, te zaduszki dosłownie przed momentem rozpoczęły się w tej chwili na scenie. Jest inicjatorka tej inicjatywy, tego dzisiejszego spotkania, europoseł Jadwiga Wiśniewska, która zwraca uwagę na to, że to właśnie w młodych ludziach jest siła, bo to oni muszą pamiętać o tej przeszłości, która jest tożsamością, która buduje naszą tożsamość. Jeżeli chodzi o zaduszki, one są organizowane od 7 lat, ale konkurs, o którym wspomniałaś, już od 10, głównym celem jest wspomnienie tych, którzy zginęli na wschodzie, a pamiętajmy, że w 1940 roku w Katyniu, w zbrodni katyńskiej zginęło ponad 21 tysięcy Polaków, to 14 tysięcy jeńców wojennych, to 7,5 tysiąca cywilów, no a miejsce, nazwa katyńska pochodzi od pierwszego grobu, w którym znaleziono ich ciała. Dzisiaj te zaduszki mają na celu właśnie przypomnienie historii, która przez wiele lat była ukrywana, zakłamywana. No i o tym właśnie dzisiaj tutaj przede wszystkim się mówi i taki też był cel konkursu, którego również inicjatorem była europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Od 10 lat organizuję konkurs historyczno-literacki Prawda i kłamstwo o Katyniu i w ciągu tych 10 lat do mojego biura zgłoszono 2385 prac z całego województwa śląskiego, a więc 2385 młodych osób pochyliło się nad tematyką katyńską, dotarło do prawdy o Katyniu, opisało tą prawdę. Konkurs, który organizuję, jest również szansą na debiut literacki, bo dzisiejsze zaduszki katyńskie właśnie są połączone z promocją książki z tej jubileuszowej 10. edycji. Co ciekawe, bardzo wielu młodych ludzi, to są licealiści, to są uczniowie technikum, ale bardzo często też studenci dotarli do rodzin katyńskich. Te ich dzieła literackie zawarte we wspomnianej książce to są tak naprawdę świadectwa tych osób najbliższych. No i taki jest też cel, aby ta wiedza została utrwalona właśnie między innymi w takiej książce. Ja przypomnę, że te zaduszki organizowane są po raz siódmy, natomiast sam konkurs od 10 lat właśnie organizowany przez europosłankę Jadwigę Wiśniewską. I o zaduszkach katyńskich w Częstochowie nasza reporterka Ewelina Lach.